czwartek, 10 marca w Janikowie miał miejsce pożar budynku jednorodzinnego. Straż pożarna została powiadomiona przed godziną 20. Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że był to budynek drewniany, wielkości 10 mniej więcej na 5 metrów, kryty eternitem. Był on objęty w całości pożarem. Przy budynku była też dostawka murowana o wielkości mniej więcej 5 na 5. Na zewnątrz znajdowały się dwie osoby. Te dwie osoby miały poparzenia i rany. Te osoby zostały w późniejszej fazie zabrane do szpitala. Znaleziono zwłoki mężczyzny. Według ustaleń miał on 74 lata. W gaszeniu pożaru brały udział dwie jednostki OSP z Kozienic i Brzeźnicy oraz trzy zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej PSP. W akcję gaśniczą ogółem zaangażowanych było 20 osób. Pożar był w pełni rozwinięty i znajdowały się tam również trzy butle z gazem, w tym jedna była rozszczelniona i ulatniał się też gaz. Te butle wyniesiono, schłodzono i przystąpiono dalej do gaszenia pożaru. Strażacy na szczęście, mimo sporego zagrożenia, które sprawiały te butle z gazem, na szczęście nic się nie wydarzyło i wszyscy strażacy bezpiecznie wrócili do koszar. Przyczyny zdarzenia wyjaśnia prokuratura.